W Warszawie ordynacja 11 kobiet na księży kościół ewangelicko w WP. 7 maja odbędzie się pierwsza ordynacja na księdza 9 diakonek. W ewangelicko aukspurskim Kościele Świętej Trójcy w Warszawie 7 maja odbędzie się po raz pierwszy uroczystość ordynacji na księdza 9 diakonek. Dokona tego zwierzchnik Kościoła ewangelicko w Werpe biskup Jerzy Samiec. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 16 października 2021 rok. Opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży. Uchwała weszła w życie 1 stycznia bieżący rok. Za wnioskiem synodalnej komisji kobiet głosowało 45 osób. 13 było przeciw. 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany zasadniczego prawa wewnętrznego wymaga uzyskania większości dwie trzecie głosów, poinformowała rzecznik kościoła Agnieszka w tarnogórska Biskup Jerzy Samiec powiedział pap, że kościół ewangelicko aukspurskiego w Polsce posiada urząd duchownego, który jest realizowany w trzech posługach – diakona, prezbitera i biskupa. Do tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi presbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Natomiast decyzja synodu spowodowała, że do posługi presbitera, czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć, podkreślił biskup. Wyjaśnił, że warunkiem koniecznym do bycia ordynowanym jest posiadanie dyplomu magistra teologii ewangelickiej. W Polsce jest jedna uczelnia, która kształci w tym zakresie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Zaznaczył, że osoba ordynowana przez pięć lat jest wikariuszem. Po trzech latach może zdawać drugi egzamin kościelny, który upoważnia do samodzielnego administrowania parafią, wskazał. W najbliższą sobotę 7 maja o godzina. 11 ordynowanych zostanie 9 diakonek. Karina Chwastek, Małgorzata Gaś, Beata Janota, Katarzyna Kowalska, Wiktoria Matloch, Halina Radacz, Katarzyna Rutkowska, Izabela Sikora i Marta Zachra i Mikołajczyk. Trzy z nich deka. Małgorzata Gaś, deka. Halina Radacz oraz deka. Katarzyna Rutkowska pracują w diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko-ałkspurskiego Werpen. Poinformowała na swojej stronie internetowej parafia świętej trójcy w Warszawie. Ordynacji dokona zwierzchnik kościoła ewangelicko aukspurskiego w RP Jerzy Samiec. Transmisję nabożeństwa będzie można oglądać na kanale YouTube Warszawskiej Parafii ewangelicko augsburskiej Świętej Trójcy. Dyskusja na temat ordynacji kobiet w kościele ewangelicko augsburskim w Polsce toczyła się, z przerwami, od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach. W 2008 roku synodalna komisja teologii i konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę księdza. Od 1999 rok dzięki zmianom w pragmatyce służbowej kobiety w Kościele ewangelicko aukspolskim w Polsce mogły być duchownymi w posłudze diakona. Mogły podejmować pracę charytatywną, ewangelizacyjną misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego m.in. Prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów od 2016 rok także sakramentu Komunii Świętej, nie miały jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii. Kościół ewangelicko aukspolski w Polsce liczy ok. 62 tysięcy wiernych skupionych w sześciu diecezjach. Ponad połowa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim, gdzie pierwsze trendy reformacyjne dotarły wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w 1517 roku. Już 40 lat później książę cieszyński Wacław III Adam po raz pierwszy zezwolił na objęcie przez ewangelickiego kapłana wolnej parafii w Puńcowie.